Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, niecodzienna sytuacja miała miejsce na Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych w Kazachstanie, gdzie grał Władysław Kowaliew z Magnusem Carlsenem w pierwszej rundzie. Otóż Magnus Carlsen spóźnił się na tę partię 2,5 minuty, co oznacza, że miał na rozegranie partii 30 sekund. Na szczęście był inkrement, czyli 2 sekundy za każde posunięcie. To daje możliwość na rozegranie oczywiście partii z jakąś tam szansą, bo jeżeli nie byłoby inkrementu, no to myślę, że w 30 sekund, no sorry, ale nie dałby rady z arcymistrzem 2623. Aczkolwiek Kowaliew, nie wszyscy pewnie wiedzą, to też zawodnik, który przekroczył barierę 2700 w szachach klasycznych. Miałem zresztą też przyjemność z nim zagrać i w internecie kilka razy oraz na żywo. Zapraszam serdecznie do analizy, ale zanim to jeszcze pokażę Wam króciutko na filmiku, jak sytuacja wyglądała. No właśnie, i tutaj się partia już rozpoczęła, także przejdę do analizy. Bardzo nietypowa sprawa, ale zobaczmy, jak to wyszło. E4, E6, D4, D5. Obrona francuska ze strony Magnusa. I co ciekawe, Kowaliew w tej sytuacji wybił. Wymienny wariant we francuskiej, no nie do końca chyba jest jakiś tam super białymi. Aczkolwiek ostatnio zauważyłem, że jest na to jakaś tam moda na równą grę. Ale grać równą grę z Magnusem, no to trzeba być mega odważnym. Aczkolwiek Kowaliew jest bardzo silnym arcymistrzem, tutaj zaznaczam. Skoczek na F3 i teraz też, moi drodzy widzowie, za chwilę zauważycie coś ciekawego, dlatego że po lewej stronie jest zegarek szachowy. Za moment zobaczycie, co się z tym zegarkiem stanie. Już zerknijcie, proszę. Goniec zagrał na D6, C4, atak w centrum, skoczek F3. I w tym momencie skoczek na C3. Zobaczcie, wyjście skoczkiem zajęło białym 46 sekund. No nie jest to typowe też. Ja przypuszczam, że Kowaliew chciał się zachować bardzo fair w stosunku do Magnusa i specjalnie sobie ten czas skrócił. Bardzo ładne zachowanie, jeżeli faktycznie tak było, no bo nic innego to nie tłumaczy, że tutaj oddał po prostu czas, żeby wyrównać troszeczkę szansę, znaczy szansę, no wyrównać czas, żeby jednak grać na podobnym tajmie. Dobrze, tutaj nastąpiła roszada, bicie na C5, na D5, wieża dała szacha, goniec E2. Też zwróćcie uwagę, moi drodzy, bicie na D5 zajęło Kowaliewowi teraz znowu około 40 sekund, więc po raz kolejny oddaję ten czas i już minuta 23 na 35 sekund, no to nie jest już tak tragicznie, powiedzmy, jeśli chodzi o blica. Wieża E8, goniec E2, skoczek D7, roszada H6. Bardzo ładne też posunięcie, jeśli chodzi o trening nasz szachowy, dlatego że nie wpuszczamy tutaj tego gońca, bo chcemy zagrać skoczkiem na B6. Tak też się dzieje, żeby odbić pionka tutaj na D5. Skoczek E5. Skoczek wybił, to jest też ważne, żeby tym skoczkiem, żeby mieć też przestrzeń na skrzydle hetmańskim, zaraz to będzie widoczne. Goniec F3, C6, ten pionek fajnie tego skoczka tutaj wspomaga. Hetman B3, hetman B6. No i teraz następuje szereg uproszczeń, co Magnus lubi. No a pewnie tutaj białe upatrują oczywiście jakiegoś remisu. I też ciekawa sprawa jest taka, że mamy 13 ruch, a panowie mają po kilkanaście sekund. No Kowaliew ma 22 sekundy. To naprawdę świadczy o jego zagraniu fair play. Znaczy, tak przypuszczam, bo ja nie jestem tego pewny, ale sądząc po tym, jak sobie skrócił ten czas, to jeszcze raz się powtarzam, no to pewnie tak było. Zresztą sympatyczny gość z tego Kowaliewa. Tutaj bicie nastąpiło na D5, skoczek wybił pionek, no i hetman wybił na B6. Pewnie zastanawiamy się, dlaczego hetman nie zbił pionka na D5. To też jest cenna uwaga.
Dlatego, że nastąpiłoby prawdopodobnie goniec e6. I teraz jeżeli hetman odejdzie na f3, no to tutaj oczywiście czarne wybijają na d4, atakując skoczka przy okazji. Więc jakby hetman zagrał na e4, broniąc pionka, no to mogą być nieprzyjemności z uwagi na f6. No i tutaj oczywiście, jeżeli skoczek zagra na f3, to goniec f7 można spróbować. Na przykład po skoczek d3 można zbić na a2 z atakiem na hetmana i przykładowo po wybiciu tutaj do końca król f7 bierze wraca, goniec c4 na przykład. To jest jeden z typowych wariantów, jakie mogłyby powstać. Tutaj myślę, że czarne mają bardzo duże szanse, żeby zwyciężyć, dlatego że wieże nie są skoordynowane, gońce silne, no i hetman oczywiście atakuje pionki, król bezpieczny, więc nie ma się czego tutaj czarny obawiać. Tak nie było jednak, wymiana hetmanów nastąpiła i teraz goniec zagrał na d2. Tutaj następne ruchy są dosyć proste, aczkolwiek warto się przyjrzeć realizacji, no nie chcę mówić przewagi, no bo ciężko mówić tutaj o przewadze, ale jednak realizacji pary gońców, otwartej linii, jak tutaj Magnus sobie radził. Też zwróćcie uwagę, że 5 sekund po stronie Kowaliewa, więc to też jest sztuka, żeby na takich sekundach grać z mistrzem świata. Nastąpiła wymiana, to też jest cenna uwaga, bo tutaj odbicie gońcem jest... No, obowiązkowe niemalże albo skoczkiem, dlatego że nie wieżą, bo wieża patrzy też na A2, tak przy okazji. Wieża zagrała na A4, goniec na C3, goniec F5, tutaj skoczek E1, no i widzimy, że czarne bez problemów uzyskały przyjemniejszą końcówkę. A3 ze strony białych, no to B5. Klasycznie, żeby spróbować uderzyć ruch B4, więc ta wieża stąd musi uciekać, więc zagrała na C1. Wieża C4 ze strony Magnusa, znowu ruch B4, bardzo, bardzo nieprzyjemny. No, nie chciałbym być w skórze tutaj Kowaliewa. Raz, że tak, no, trochę mało ambitnie pograł debiut, bo wymienny Francuz, to tak nie polecam za bardzo, no a dwa, że no Magnus go tutaj punktuje powoli, no i wieża D1 nastąpiło. No w tym momencie Magnus popełnił błąd, ale na sekundach to jest też normalne, zagrał B4, chociaż ten ruch jest błędem dlatego, że można było zagrać zdecydowanie lepiej, pewnie większość z nas już widzi to posunięcie, po prostu bicie na A3, no prosta taktyka, której mistrz świata nie zauważył. Pionek więcej i tutaj zdejmujemy za chwilę następnego pionka. Goniec jest przesilny, więc sytuacja jest już bardzo klarowna. Byłaby, bo tak nie poszło. Nastąpiło B4, tutaj AB, goniec wybił. Wymiany nastąpiły, wieża D2. No i można by było powiedzieć, że remis. Że arcymistrzowie tutaj, arcymistrz sobie białymi zawsze poradzi, no bo zobaczcie, przecież wieża fajnie broni te pionki, które stoją na czarnych polach. Ta wieża nie ma wspomagania, jeśli chodzi o gońca białopolowego, więc ciężko tutaj z realizacją. Ale Magnus to Magnus, moi drodzy, G5 wykorzystuje maksymalnie swój potencjał w tej pozycji, czyli najpierw pionki do góry, maksymalnie je ustawia, łapiąc w ten sposób przestrzeń. Tutaj G3, HG jeszcze nastąpiło. Ważna sprawa, ustawił pionki na czarnych polach. To też jest istotne, żeby goniec między nimi sobie mógł operować. No ale ten pionek już jest na białym polu, nic nie poradzimy. Ale to na szczęście tylko jeden. Król E6, skoczek G2, król D6, żeby goniec miał furtkę oczywiście. Skoczek, goniec E6, król E2. No i tak tutaj sobie panowie tańczą w miejscu. Wieża B3. Król wrócił, wieża B4, król wrócił, wieża A4. Magnus szuka możliwości. Jest to równa pozycja, ale żeby grać równą pozycję dobrze, to też jest wielka sztuka. Król F2 zagrał biały, tutaj goniec D7, G4. No i teraz właśnie widzimy ten ruch, pokazuje, że pionki się ustawiły na białych polach, ale to też jest dobre posunięcie z jednej strony, no bo ten skoczek łapie tutaj placówkę w razie czego. Wieża A1. Tutaj wieża D1 ze strony Kowaliewa, wieża A2, wieża wróciła, no i maksymalnie wykorzystuje wszystko, co ma na szachownicy Magnus, czyli zostało zagrane B5, tutaj król E2, B4, bardzo ładny ruch, który pilnuje pola C3, bo czasami skoczek w ten sposób może zagrać, król, goniec dał szacha, król C2, goniec C4. No to są zawsze tam prowokacje w przyszłości do B3. Czasami my możemy zagrać B3. No taki ruch też prowokacyjny do tego, żeby wybić tutaj, ale wtedy pionki się łączą, jest fajnie czarnymi. Król zagrał na B1, wieża wróciła, król C2, wieża E8. Moi drodzy, teraz Kowaliew niestety się myli,
powinien zagrać skoczkiem na f5 i po król c6, na przykład wieża f2. I cały czas ta pozycja jest przyjemniejsza czarnymi, ale ja nie widzę możliwości, żeby to jakoś przełamać, żeby spróbować białe tutaj pooszukiwać. Oczywiście Magnus by czarował, jak to w jego stylu bywa i on to potrafi robić, no ale tutaj białe myślę, że miałyby duże szanse, żeby utrzymać pozycję. Niestety Kowaliew zbił na c4. No to jest błąd, który kosztuje go bardzo złą pozycję. Pionki złączone, no i ta wieżówka jest po prostu, no nie ukrywajmy tego, jest wygrana czarnymi, ale to, że jest wygrana, to nie znaczy, że już ją wygraliśmy. Tak to w szachach też bywa. Tylko, że teraz po ruchu d5 Magnus zagrał posunięcie wieża e3 i to nie jest najlepszy ruch. Oczywiście to nie wypuszcza przewagi, ale zdecydowanie wygrywającym posunięciem byłoby od razu b3, co jest ciekawe. Na czym polega tutaj myk? Jeżeli król pójdzie sobie na jedynkę, no to my wieżą sobie na h8 i tutaj penetrujemy go z tej strony, jest pozamiatane czarnymi, bo zawsze wyobraźmy sobie, że jak na przykład wieża zagra tutaj, my damy szacha, król pójdzie na d2, my damy szacha, król na przykład pójdzie na c3, to wieża c2 i zawsze bronimy tego pionka. Przy okazji też po wieży d4 mamy król c5, więc sytuacja jest opłakana, a jeżeli król zagrałby na c3, no to po król c5 tutaj wygrywamy bardzo szybko, grając wieżą na e3, na przykład wieża f2, szach, król, szach, król i zbicie pionka. Pionek więcej z aktywnym królem. Tutaj jakiś przełom C3 grozi, więc jest pozamiatane. Znaczy byłoby, bo Magnus zagrał w tym momencie po D5, zagrał wieża E3. Aczkolwiek to też jest ruch, który daje zwycięstwo. Wieża D4, nastąpiło B3, król D2, wieża F3. Chodzi o to tutaj, że też Magnus dał po prostu jakiekolwiek szanse przeciwnikowi, aczkolwiek wszystko kontroluje. Wieża B4, król C5, tutaj wieża odeszła i teraz wieża F4. Mądry ruch, ma na to przestrzeń i czas i możliwości, dlatego że jest pionek więcej czarnymi. Wieża oczywiście nie mogła wybić na F4, bo pionkówka byłaby przegrana. Wieża na A6, król D4, wieża dała szacha, król, wieża, no i po prostu konsumpcja piona. Tutaj te dwa pionki dają możliwość już łatwego zwycięstwa. Po tym szachu nastąpiło G4, szybki pionek, wieża B8, F5, B4, wieża B2. No i ta wieża oczywiście ustawiając się za pionka daje możliwość wejścia królem tutaj spokojnie i dopychanie swojego materiału do pola przemiany, a ta wieża zawsze tego pionka będzie kontrolować. Także, no cóż, partia myślę, że na równym drewnie, ciekawa realizacja perfekcyjna Magnusa. No w blicu oczywiście to jest trochę łatwiejsze, jeżeli z tego czasu mało. Widać wielką klasę. Nietypowo było, aczkolwiek no, musiałem przedstawić tę partię, żebyśmy też wiedzieli, jakie sytuacje na Mistrzostwach Świata potrafią być. No i fair play ze strony Kowaliewa. Myślę, że fajna sprawa. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.